Witam Państwa, nazywam się Bogdan Polak. Jestem trenerem i konsultantem technicznym w firmie BSC Polska. Dzisiejszy pokaz dotyczy jednego z elementów RAD Studio XC7. Jest to zestaw kilku komponentów, kilku technologii, nazwany łącznie Fire UI. Pozwala on tworzyć interfejsy użytkownika z jednego kodu źródłowego, nawet z jednego projektu, dla wielu urządzeń o różnych parametrach. Jest to unikalna możliwość w skali w ogóle wszelkich podejść wieloplatformowych w skali świata. Żadna firma oferująca rozwiązania wieloplatformowe nie zbudowała tak ciekawego rozwiązania, dlatego myślę, że warto się przyjrzeć temu dokładniej. Na początek informacje o mnie, czyli dane kontaktowe, jeżeli Państwo będziecie chcieli skorzystać z nich, zapraszam do kontaktu. I oczywiście też zachęcam do kontaktu z naszą firmą BSC Polska, która jest reprezentantem i przedstawicielem firmy Embarcadero na terenie Polski. Jeśli chodzi o ten zestaw elementów nazwanych Fire UI, to jest realizacja pewnej idei, pewnego marzenia, które zespół Embarcadero wypracował jakiś czas temu. I od już kilku lat systematycznie to marzenie jest realizowane. I po raz pierwszy rzeczywiście możemy powiedzieć, że widać realizację marzenia, takiego, że multi-device, podejście multi-device przy pomocy jednego kodu źródłowego, jednego projektu, jest user interfejsu, jest naprawdę możliwe. Dlatego te hasło The Multi-Device Dream Comes True jest rzeczywiście pokryciem, realizacją pewnej idei, spełnia się, dzięki realizacji tej idei w technologiach Fire UI. Ale czym są te technologie Fire UI? To są na ten moment trzy różne rozwiązania, czyli Flexible Design, Adaptive UI i Platform Aware. Zaraz je pokażę w akcji i myślę, że najlepiej będzie je rozumieć właśnie patrząc, o co chodzi, jak to działa. Pierwszy z elementów będzie dotyczył projektanta user interfejsu, projektanta środowiska RAD Studio i też możliwości dostosowywania tego, co wyprojektowaliśmy, pewnych komponentów, kontrolek, zależnie od urządzenia, od tak zwanego form factors, czyli od wariantu wielkości ekranu, typu ekranu, typu urządzenia, więc możemy się do tego dostosować, dlatego jak Państwo zobaczycie na tym ekranie, widać tam iPhone, Android, jest też OS X, jest też Windows, czyli wszystkie te warianty, które środowisko RAD Studio obsługuje. Drugim elementem jest Adaptive UI, czyli jeden z komponentów, który na razie wprowadziliśmy, TMultiView, który pokazuje, na czym może polegać Adaptive UI, czyli pewne elementy user interfejsu, które same dostosowują się i raz na jednym urządzeniu mogą wyglądać w ten sposób, raz na drugim urządzeniu mogą wyglądać, przepraszam, za drugim razem na innym urządzeniu mogą wyglądać w inny sposób. I trzecim elementem jest tak zwane Behavioral Services, czyli możliwość skrócenia kodu źródłowego, który miałby dopasowywać się, miałby mieć różne warianty zależnie od rozdzielczości. Czyli tak, mamy te trzy elementy i teraz chciałbym je Państwu pokazać w krótkich demach, żebyście też mogli zobaczyć, na czym każdy z tych elementów polega.
Rozpoczniemy od projektanta, czyli na czym polega właśnie ten nowy projektant, te nowe podejście. Po pierwsze na tym, że mamy jeden ogólny projekt, który zawiera zbiór kontrolek, które będą używane przez różne urządzenia, przez różne rozdzielczości, przez różne formy ekranów. Natomiast jeden kod źródłowy, który tym wszystkim steruje, natomiast na różnych wariantach widoków możemy pewne elementy mieć widoczne lub niewidoczne, ułożone w inny sposób. Dzięki temu możemy bogatszy interfejs ograniczać na prostszych urządzeniach. Natomiast na desktopowych komputerach typu Windows, typu OS X możemy mieć bogatszy user interface. Wiadomo, że urządzenia mobilne mają pewną specyfikę, czyli smartfony, tablety, i nie da się zbudować interfejsu użytkownika w sposób jeden do jednego odnoszący, znaczy wyglądający tak samo jak na urządzeniach desktopowych. Oczywiście można to zrobić technicznie, tak? Jest to możliwe. Można tak samo kontrolki poukładać, pomniejszyć je, zagęścić. Natomiast nie jest to użyteczne, tak? Czyli praktycznie jest to niemożliwe, no bo jeżeli nikt nie będzie chciał korzystać z takiej aplikacji, albo nie będzie dał radę skorzystać z takiej aplikacji, no nie będziemy mogli z tego skorzystać. Dlatego ten wygląd należy dostosowywać i właśnie nowy projektant pozwala to zrobić. Przyjrzyjmy się temu nowemu projektantowi. Rozpoczynamy nowy projekt Multi-Device Application. Rozpocznę pusty projekt i od razu będzie ważna dla Państwa informacja, może nawet się cofnę jeszcze raz o ten jeden krok, przepraszam, to nie miało być otwieranie, cofnę się o jeden krok, czyli pokażę Państwu, jakie są możliwości nowych projektów, tak? Wcześniej, jeżeli rozpoczynaliśmy projekt FireMonkey, to musieliśmy się zdecydować, czy to będzie projekt na urządzenia desktopowe, na komputery z OS X czy Windows, czy będzie to projekt na urządzenia mobilne. I były to dwa osobne projekty. One mogły mieć wspólny kod źródłowy, nawet wspólne niektóre formatki, natomiast w praktyce były rozdzielone, odseparowane, czyli trzeba było w jakiś sposób te interfejsy projektować dwukrotnie. Teraz mamy jeden uniwersalny projekt, czyli Multi-Device Application, i wybieramy, czy coś chcemy na nim zobaczyć, czy jakieś kontrolki już przykładowe chcemy na nim zobaczyć, czy po prostu zaczynamy pusty projekt. Więc ja rozpocznę pusty projekt, trochę zmniejszę tą formatkę ze względu na ograniczenia kanałów YouTube i też no, później jakość, w miarę dobrą jakość tego filmu. Ja też musiałem sobie poważnie zredukować rozdzielczość, więc tutaj będę czasami musiał radzić sobie na bardzo małym obszarze, ale na pewno damy radę. Czyli tak, pierwsza rzecz, jaką na pewno da się dostrzec, jeśli chodzi o środowisko RAD Studio XC7 w stosunku do poprzednich wersji, do starszych wersji środowiska, to nowe kontrolki, które się tutaj pojawiły dla projektanta dostępne. Tak samo nowy wygląd formatki, no nie ma w ogóle już paska otwierania, tego paska tytułu, gdzie jest otwieranie, zamykanie, gdzie jest zamykanie projektów, gdzie jest maksymalizowanie formatki. Co więcej, mamy możliwość wyboru stylu, czyli mamy informację, w jakim stylu teraz widzimy te kontrolki. Przypomnę od razu Państwu, że FireMonkey, cała platforma FireMonkey w porównaniu do platformy VCL, z której myślę większość z Państwa korzysta, więc ta platforma FireMonkey nie korzysta z natywnych kontrolek ani systemu Windows, ani pozostałych systemów operacyjnych, tylko sama renderuje kontrolki edycyjne, czy kontrolki takie jak tabelka, czy kontrolki takie jak kalendarz. Oczywiście są tu wyjątki, o których za chwilę powiem, natomiast zasadniczo cała platforma FireMonkey działa w ten sposób. I teraz, aby te kontrolki wyglądały tak, jak powinny na danej platformie, mamy przygotowane kilka stylów i każdy jeszcze z tych platformowych stylów w kilku odmianach.
Dlatego możemy w każdej chwili, nawet na platformie Windows, na której jestem, podejrzeć, jakby to wyglądało na Androidzie. Zaraz to zobaczycie Państwo w praktyce, więc mamy te wszystkie style, możemy nimi sterować. To jest pierwsza nowość, bardzo fajna funkcja. I druga możliwość generowania nowych widoków. W tej chwili mamy tylko jeden widok master i pewną pulę widoków dostępnych. Tutaj też pojawiły się nowe kontrolki i też te kontrolki, które pozwalają od razu wybrać target, czyli docelowy punkt kompilacji, na jaką platformę chcę skompilować i na jakiej platformie chcę uruchomić ten projekt. Jeżeli wybieram na przykład symulator iOS-a, no to też widzę listę urządzeń, z których mogę skorzystać, tak? Podobnie, gdybym wybrał Androida, też bym miał podłączone kilka urządzeń, na przykład kilka AVD, wirtualnych device'ów zdefiniowanych dla Androida, też bym je zobaczył na tej liście. Czyli tutaj jest kierunek, tutaj jest urządzenie. Możemy zdecydować też, może to już nie ma znaczenia, miałem powiedzieć Państwu o tych wyjątkach. Wyjątkiem w stosunku do tej zasady, że kontrolki nie są natywne, jest kilka kontrolek, na przykład okno powiadomienia, tak zwany show message. Jest to okno natywne, wyświetlane dla danej platformy. Jest też kilka kontrolek, które są natywne. I też dzisiaj powiem, że wprowadziliśmy dla jednej z platform też większą ilość tych kontrolek natywnych, czyli na przykład okna dialogowe były wcześniej natywne, a teraz jeszcze mamy dwie nowe kontrolki też, które są w 100% natywne, ale to będzie pod koniec tej dzisiejszej prezentacji. Więc są wyjątki i jakby to też się zmienia, jeśli chodzi o to niekorzystanie z kontrolek platformy. Jest to możliwe. Częściowo w niektórych sytuacjach, gdy jest to niezbędne, uzasadnione, potrzebne, taką możliwość wprowadzamy. Dobrze, przyjrzyjmy się teraz, jak wyglądają te widoki, jak można je dostosowywać. Czyli wstawię na formatkę kilka kontrolek, będzie to pole edycyjne, jedno i drugie. Będą to dwa przyciski, jeden i drugi. I teraz cały czas. Widok, który mam, to jest widok master, czyli widok nadrzędny, tak? Przycisk pierwszy. Załóżmy, ułożę je w ten sposób. Może po kolei, żeby były tak. Przycisk pierwszy, przycisk drugi, pole edycyjne drugie, pole edycyjne pierwsze. I załóżmy, dopiszę do tego jakiś kod, czyli w przycisku pierwszym wpiszę edit 1 tekst. Staje się buton 1 pressed i wybiorę też jakiś kod dla drugiego przycisku edit 2 tekst staje się buton 2 pressed, tak? Czyli mamy wspólny kod, mamy wspólny projekt interfejsu, dodajmy nowy widok. Załóżmy, że zrobię teraz widok. Będę wybierał małe widoki ze względu też na ograniczoną rozdzielczość. Wybieram widok dla Androida. Od razu widzę graficznie, że projektuję user interface dla Androida. Tak? Czyli przepraszam, dla urządzenia mobilnego. Po kontrolkach i po stylu, który tu od razu został zastosowany, widzę, że jest to projekt dla Androida. Gdyby mi przeszkadzało ten graficzny rysunek smartfona, to oczywiście w każdej chwili mogę go wyłączyć. Jest to tylko pomocne, żeby móc się zorientować, co ja w tej chwili robię. I każde z tych kontrolek mogę dostosować do tego widoku mobilnego. Tak? Załóżmy, że tu sobie ustawię te przyciski u dołu, tak? W ten sposób. I pola edycyjne jakoś tak na środku. To będzie widok pierwszy, tak? Wybiorę teraz widok drugi, który będzie na przykład dla Windows Desktop. Od razu widzimy, że mamy
belkę tytułu, czyli standardowy taki widok dla Windows, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Też widać, że styl uległ zmianie i też mógłbym tutaj dostosować ten user interface, układając go inaczej. Akurat powiedzmy ten widok mi odpowiada. No i wybiorę jeszcze widok dla iPhone'a. Tutaj już pozwolę sobie wyłączyć tę wizualizację i on będzie na przykład ułożony w ten sposób, bo uważam, że tak jest, do takiego widoku, do takiego układu kontrolek użytkownicy na iPhone'ie są bardziej przyzwyczajeni, tak? I na przykład będzie to wyglądało o w ten sposób. Możemy teraz zobaczyć, że dla każdego z tych widoków mamy tak naprawdę jeden wspólny kod. Co więcej, tutaj Państwo na pewno już spostrzegliście, jest taki blok poleceń dla kompilatora. Z też z pewnymi warunkami, które są nowością. Polecenie $R dotychczas i też w tej chwili oznaczało konieczność dołączenia jakiegoś pliku do zasobów aplikacji, czyli do pewnego obszaru, w którym aplikacja ma jakieś podręczne informacje. Tak jak w aplikacjach VCL, tak samo w aplikacjach FireMonkey, interfejs, który wyprojektujemy, tak jest swego rodzaju pewnym tekstem, tak? To jest ten user interface, który przed chwilą Państwo widzieliście w formie graficznej. I taki plik, czy w przypadku VCL-a plik DFM, czy w przypadku FireMonkey plik FMX, jest zapisywany do zasobów. Żeby w momencie uruchomienia aplikacji odczytać ten plik i na podstawie zapisanych tu definicji stworzyć formatkę. Czyli każda formatka będzie miała takie informacje zapisane i każda z tych formatek zostanie zapisana w formie tekstowej do zasobów. Czyli widać, że bierzemy plik, który ma taką samą nazwę jak unit NAS, czyli gdybym zapisał teraz, to byłby unit 1 FMX i dodajemy go do zasobów. Następnie bierzemy plik unit 1, dosyć skomplikowane rozszerzenie na końcu FMX, który zostanie dodany do zasobów tylko wtedy, gdy kompilacja będzie przeprowadzana na platformę Android. Czyli jeżeli kierunkiem będzie Android, to wtedy do zasobów zostanie dołączony ten plik. Podobnie tutaj, gdy kompilacja binarnego pliku wykonywalnego będzie wykonywana na MS Windows i tutaj, gdy na iOS-a. Czyli w przypadku na przykład teraz kompilacji na Windows dołączylibyśmy dwa zasoby, czyli ten i ten. Gdybyśmy w projektancie na przykład dodali jeszcze widok dla Surface Pro, tak, dla smartfona Windowsowego, to okazuje się, że w aplikacji Windowsowej zostaną dodane trzy definicje wyglądu, czyli FMX, Windows FMX i Surface FMX. I teraz, który z nich zostanie, z tych trzech zostanie użyty, będzie decydowało o tym aplikacja na starcie, czyli rozpozna, czy aplikacja została uruchomiona na Surface Pro, tak, na urządzeniu, na tablecie, który ma normalnie system Windows, procesor Intela. Jeżeli rzeczywiście jest to Surface Pro, no to wtedy zostanie użyty ten projekt, który też możemy dostosować. Jeżeli uruchomimy go na platformie zwykłej Windows, to zostanie użyty ten styl. I teraz tak, jakbyśmy porównywali, to informacje podstawowe, czyli te bazowe, są zapisane w tym pliku, czyli każdy ze stylów będzie korzystał z pliku FMX. Natomiast informacje uzupełniające, te różnicowe, że coś jest inaczej, na przykład moglibyśmy w przypadku Surface Pro ukryć część funkcjonalności, tak? Czyli zrobić visible na false buttona drugiego i visible na false edita drugiego. I oczywiście user interface jest tutaj o wiele prostszy, natomiast
Też skompilowany kod nie uległ tutaj zmianie, czyli kod źródłowy będzie taki sam, natomiast kontrolki już zostały dostosowane do platformy. Teraz tak, jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, że jest możliwość skorzystania z ciekawego rozwiązania, jakim jest jedna z kontrolek, które pozwalają, przełączę się może na widok, chociażby no, na master będzie najwygodniej na początku. Tab control. Tak, taka kontrolka FireMonkey jak Page Control był w VCL-u, która zawiera zakładki. Tak? Teraz mając te zakładki, one na każdej platformie będą inaczej wyświetlane. Możecie Państwo zobaczyć, jak będą wyświetlane na SX-ie, na iOS-ie, jako typowe właśnie takie strony zakładkowe na iOS-ie, na Androidzie w ten sposób. Czyli możemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. I chociażby, jeżeli mamy taki projekt, to spróbujmy dostosować swój projekt dla Androida, który wyglądał w ten sposób. Teraz byśmy musieli trochę kontrolki sobie poprzesuwać. Załóżmy, przesuniemy je tak. Tak. Teraz zakładki by były tutaj. O. I chociażby moglibyśmy w przypadku Androida zdecydować, że ta druga strona, na której byłyby jakieś kontrolki, będzie niewidoczna. Tak? Czyli mamy wtedy tylko jedną stronę. W przypadku iOS-a chociażby. Przepraszam, w przypadku iOS-a też mam te same elementy. Oczywiście tutaj jakoś to muszę porozmieszczać wszystko, żeby mi pasowało. O, i mam dwie strony widoczne, tak? Natomiast w przypadku Androida jedną. Gdybym dodał na Master View jeszcze jeden z elementów, czyli jeszcze jedną stronę, no to teraz się okaże, że na Androidzie będę widział powinienem zobaczyć, zaraz zobaczymy, coś tutaj jeszcze się, a to jest tab control, przepraszam, bo ja widoczność wyłączyłem nie tu, gdzie trzeba, dobra, zobaczymy, tak, tutaj jest visible not true, tutaj jest też visible not true, coś musiałem, a tutaj visible na false, dobra, pojawiły mi się zakładki, dobrze, przez przypadek ustawiłem nie tą widoczność, którą trzeba na Androidzie, o właśnie o to mi chodziło, czyli wróciłem do tego układu, który był wcześniej, czyli mam stronę pierwszą i stronę trzecią dostępną na Androidzie. Gdybym chociażby przełączył się na iOS-a, że chociażby na drugiej stronie są jakieś specyficzne kontrolki dla iOS-a, a na trzeciej stronie są jakieś kontrolki specyficzne dla Androida, no to mógłbym teraz na iOS-ie też się dostosować, czyli tą znowuż z drugiej strony stronę trzecią wyłączyć i będę miał tylko stronę pierwszą i stronę drugą. Tak? Dzięki temu mam dwie strony, stronę pierwszą i stronę drugą. Kontrolki, które będę wkładał na stronie drugiej, będą widoczne tylko na iOS-ie. Więc to jest naprawdę dosyć oryginalne i ciekawe podejście, które w rzeczywistości, jeżeli Państwo się zastanowicie, pozwala faktycznie zbudować interfejs użytkownika, który będzie działał na wielu urządzeniach. Dobrze. Jeśli chodzi o pierwszy element, czyli Adaptive UI, myślę, że przepraszam, Fire UI i już wróćmy do naszych slajdów. Jeszcze cofnę się, tak? Czyli Flexible Design to jest, czyli projektant, który pozwala projektować wielourządzeniowe user interface. Myślę, że Państwo już rozumiecie, na czym polega ta idea opracowana przez Embarcadero.
I zachęcam też do poznawania jej przy pomocy wersji trial, czy jeżeli macie Państwo już XC7 wersję, to też eksperymentując samodzielnie w tej wersji XC7. Teraz będę chciał Państwu pokazać MultiView, czyli jak jedna kontrolka może się dostosowywać do różnego widoku. Przyjrzyjmy się temu, jak to w praktyce działa. Czyli mamy komponent MultiView, który jest swego rodzaju menu. Tak? Czyli gdybyśmy sobie rozpoczęli nowy projekt, tego nie będę zapisywał. Tak? Czyli nie, przepraszam. Multi-device application Delphi, to mogę wstawić właśnie ten komponent MultiView, czyli mam go tu dostępny. MultiView, i to jest swego rodzaju panel. Tak, on się wyświetla w jakimś trybie. Na ten panel mogę wstawiać dowolne kontrolki, natomiast no, też jest jakiś tam sens, żeby jakieś konkretne kontrolki na niego wstawiać. Jaka jest idea za tym panelem? Tutaj jest najładniej to pokazane. Czyli swego rodzaju, swego czasu zespół projektantów w firmie Embarcadero, projektantów Red Studio, zastanawiał się, jak rozwiązać Zastanawiał się, jak rozwiązać sprawę związaną z menu. Bo to menu, które pozwala sterować aplikacją, zupełnie inny charakter ma w różnych urządzeniach. Tutaj widzicie Państwo te menu, czyli ten item 1, item 2, 3 i 4, który różnie może wyglądać, tak? Na urządzeniu mobilnym w taki sposób, na innym urządzeniu mobilnym w inny sposób, na tablecie w taki sposób, na aplikacji desktopowej w taki sposób. Natomiast to zawsze jest to samo menu. Ono oczywiście też może mieć pewne elementy poukrywane na danej platformie, natomiast to jest zasadniczo to samo menu z trochę większą lub mniejszą ilością itemów. I teraz idea była taka, żeby stworzyć jeden komponent, który sam będzie się dostosowywał do wariantów. I to są właśnie te, zobaczcie Państwo, jak on wygląda, gdy się dostosowuje, tak? Czyli mamy dwa warianty podejścia drawer. Jedno się nazywa overlap, drugie się nazywa push. Na czym to polega? Że overlap jakby najeżdża na ten panel, który jest teraz głównym panelem, czyli wyciągamy menu jakby z boku. Ono najeżdża na wierzch naszej formatki i możemy się przełączyć na inną funkcję w aplikacji. Natomiast wersja push jakby wypycha częściowo ten główny user interface, główną formatkę, żeby pokazać menu. Dodatkowo mamy taki dymek, czyli menu w postaci dymka popover, i mamy panel zadokowany, czyli cały czas widoczny po jednej ze stron. I to jest w przypadku iOS-a, zależnie od tak zwanego form factor, tak będzie wyglądała kontrolka MultiView. W przypadku Androida w ten sposób. Czyli też od razu wszystkie elementy user interface'u są dostosowane do widoku. Do stylu, przepraszam, czyli do urządzenia, na jakim działamy. Przyjrzyjmy się, jak to będzie się zachowywało
na przykładowym projekcie. Ja teraz sobie pozwolę otworzyć przykładowy projekt, który jest dołączony do RAD Studio. I on zawiera właśnie ten panel, ten MultiView. Tutaj są powstawiane, wewnątrz panelu MultiView jest wstawiony listbox. Na listboxie są powrzucane listbox itemy, czyli mamy standardowe menu. Teraz jeżeli to uruchomimy na platformie Windows, przyłączmy się na platformę Windows, uruchomimy ten projekt. To ten projekt będzie wyglądał w ten sposób, tak? Czyli mamy tutaj zadokowany panel. Mamy właśnie ten panel zadokowany po lewej stronie i menu, które akurat, no wiadomo, że panel coś powinien zmieniać, jeśli chodzi o widok formy głównej, natomiast czy zmieniać tą formatkę na inną, zmieniać stronę i tak dalej, ale tutaj jakby to nie jest ideą, żeby to była funkcjonalna aplikacja, też żebyście Państwo mogli szybko zobaczyć różnicę poszczególnych elementów user interface'u. Teraz jeżeli przełączę się na platformę iOS, to powinienem zauważyć większe różnice, czyli tutaj gdybym dodał widok, to od razu bym zobaczył ten panel MultiView w innej postaci, tylko też musiałbym trochę user interface dostosowywać, więc nie będę tego teraz robił. Ja tylko powiem Państwu a propos właśnie uruchamiania na iOS-ie, że jeżeli chcę uruchamiać, to już kiedyś mówiłem, ale też przypominam, jeżeli chcę uruchamiać aplikację na iOS-ie czy na OS X-ie, to konieczny jest komputer z systemem iOS. Ja w tej chwili robię demonstrację, to prowadzę tą demonstrację na komputerze, który ma system Windows i na tym samym komputerze nie mam OS X-a. Natomiast w sieci komputerowej mam drugie urządzenie z systemem OS X, które mogę też, do którego mogę się podłączyć, tak? Mogę podejrzeć, jak Państwo za chwilkę zobaczycie, to jest już jabłuszko, czyli to jest mój OS X. Widać, że ten OS X sobie tutaj działa, tak? I na OS X-ie mam zarówno iOS Simulator, do OS X-a podłączam iPada, iPhone'a i jeżeli chcę uruchamiać, to mogę uruchamiać zdalnie i tak samo kilka programistów może korzystać z jednego zdalnego komputera. Gdzie to połączenie zdalne się definiuje? W konfiguracji projektu, ja mam już je zdefiniowane, mogę zdefiniować sobie pulę połączeń, czyli informuję na którym, na jakim adresie IP ten mój OS X działa i podaję hasło, które ma uniemożliwić no, włamanie się przez kogoś niepożądanego do tego serwera, który tam działa. Czyli wszystko jest OK, mogę uruchomić taki projekt. Dlatego uruchomię kompilację. Teraz jest budowanie i deployowanie, czyli przenoszenie tego projektu przez TCP/IP do drugiego urządzenia. Zaraz się wyświetli komunikat, a już się w tym razem, bo już się uruchomił projekt, ale za pierwszym razem uruchamia się komunikat, że deployment zakończył się poprawnie. To możemy teraz podejrzeć naszego OS X-a i widzimy ten sam user interface. Ten sam projekt user interface'u w zupełnie innej, zupełnie innych warunkach, tak? No ja może szybciej będzie to działało, jak będę klikał na moim iOS-ie, na moim OS X-ie. Widzicie Państwo, że tutaj to samo menu w domyślny sposób zachowuje się w zupełnie inny sposób i bardziej odpowiadający temu, co jest na iOS-ie. Jeżeli to uruchomię na Androidzie, też to zostanie dostosowane. Czyli mamy ciekawą kontrolkę, też możecie Państwo eksperymentować z nią dalej. I to jest też pewna droga, którą wyznaczamy na przyszłość, jeśli chodzi o budowanie takiego dostosowanego, czyli flexible, tak, dostosowywalnego interfejsu użytkownika. To jest bardzo ciekawa kontrolka i myślę, że warto jej na nią zwrócić uwagę i popróbować z nią, jak ją możecie Państwo w praktyce wykorzystać.
Nie jest to ostatnia rzecz, którą chcę dzisiaj Państwu pokazać, ale trzecia rzecz wchodząca w skład rozwiązania Fire UI jest, trzecią rzeczą jest serwisy behawioralne, mogę to chyba przetłumaczyć, czyli możliwość modyfikacji, tak jak widzieliście trochę z MultiView, które już w taki sposób behawioralny zostało zbudowane. Możliwość bez żadnej interwencji ze strony kodu źródłowego dostosowywania kontrolki do danej platformy. Tak? To przykład jest chociażby tego tab controla, tak? Którym Państwu mówiłem, czyli tej kontrolki z podstronami, z zakładkami, że ona może mieć albo te zakładki, tutaj widzicie Państwo nową wartość property tab position, która wcześniej mogła mieć wartości u góry, przepraszam, u góry, u dołu, kropki, nic, teraz jest platform default, to znaczy wyświetla się w tym miejscu i w taki sposób, gdzie dla danej platformy jest to normalne. Myślę, że Państwo to zauważyliście, że w projekcie, który był na iOS-a, jeszcze raz rozpoczniemy Multi-Device Application i wstawimy ten Tab Control, że no tu jeszcze musimy dodać sobie kilka stron. Przepraszam. Dobra, wystarczy. I teraz, jeżeli ten widok przełączymy na iOS-a, to top zmieniło się na bottom, tak? Jeżeli na Androida, to znowuż jest top, tak? Czyli też domyślnie tab control, to property, o którym mówiłem, czyli property tab position, ma ustawione na platform default, tak? Ale moglibyśmy w każdej chwili je zmodyfikować na przykład na kropki, tak? Więc to jest może drobna zmiana, ale też pokazuje Państwu pewien kierunek, czyli to, że projektanci FireMonkey będą chcieli dostosowywać też kontrolki tak, żeby one już bez ingerencji w kod, bez sprawdzania na jakiej platformie ten kod źródłowy jest wykonywany, bez takiego ifa i bez modyfikacji jakichś tam property, żeby od razu te kontrolki się zachowywały tak jak trzeba na danej platformie, ale oczywiście zawsze Państwo jako programiści macie możliwość ingerencji w to i dostosowania tego do swoich potrzeb. Dobrze, ostatnia rzecz, którą Państwu chcę pokazać, to są natywne kontrolki. Jeszcze może kilka slajdów do tego tematu. Tutaj są o nowościach FireMonkey, to możemy pominąć. Ja już o tym mówiłem w prezentacji, która ogólnie omawiała możliwości RAD Studio XE7. Czyli tak, w przypadku iOS-a, to jest tylko w przypadku iOS-a, mamy możliwość ustawienia przy dwóch kontrolkach, czyli przy edicie i przy kalendarzu, typ kontrolki, w typie kontrolki ustawić property platform, tak? Czyli spójrzmy w kod. Tutaj mamy na przykład edita i property platform. Control type, przepraszam. Control type jest styled, tak? Czyli że zgodne ze stylem, nie jest platform. Jest albo wartość styled, albo wartość platform. Natomiast drugi edit też typu t-edit, może nawet ten był pierwszy, a ten drugi. Drugi edit jest już, ma być editem natywnym. Kolejny też natywny, kolejny natywny. I teraz edit, który zawiera, przepraszam, i kalendarz też jest natywny. Tak? Czyli tak wygląda kalendarz w przypadku widoku na iOS, gdyby nie był natywny, tak? Tak wygląda kalendarz w przypadku widoku na Androida, też gdyby nie był natywny, a za chwilę zobaczymy, tak wygląda w przypadku Windows, gdyby nie był natywny, tak? Teraz zobaczymy, jak on będzie wyglądał na iOS-ie jako natywny kalendarz, czyli
kontrolka kalendarz, która jest gdzieś tam przez system operacyjny w Cocoa Mobile obsługiwana. Uruchomię ten projekt na właśnie iOS Simulator, o, przepraszam, na iOS Device. Miałem wybrany iOS Simulator. OK. Za chwilkę ten projekt się wykona. Też przy okazji chcę Państwu zwrócić uwagę na to, że to nie jest takie proste, żeby kontrolka natywna od razu się pojawiła w aplikacji Państwa. Bo pamiętajcie Państwo, że tutaj ta kontrolka, która w rzeczywistości zostanie użyta jako natywna, projektanci FireMonkey muszą podłączyć eventy, które Państwo tu definiujecie w Delphi, pod niekoniecznie identyczne, ale kompatybilne zdarzenia, które są w platformie natywnej. Tak samo property, które Państwo tutaj ustawiacie, muszą też zostać odwzorowane na parametry kontrolki natywnej. Dlatego no, to wymaga dużo więcej kodu i jeżeli zrobimy taką kontrolkę natywną dla iOS-a, to niekoniecznie już mamy gotową, a nawet powiedział tak, że na pewno nie mamy gotowej kontrolki dla Androida. Dlatego na ten moment wprowadziliśmy dwie kontrolki natywne dla iOS-a, ale to też jest pewien kierunek, nad którym jest dyskusja, jest zastanawianie się, czy warto w tą stronę pójść. I też Państwo możecie jakby wyrażać swój głos na ten temat. Dobrze, podejrzymy, bo to już projekt został uruchomiony, tak? Tylko mi się tu nie odświeżył mój widok. A dobra, już się odświeżył. Czyli tak jak mówiłem, pierwsza kontrolka jest natywna. Po czym możemy to poznać? Ano na przykład po tym, że kursor jest czerwony. I trochę inny, a tu jest zielony, czyli w tej natywnej kontrolce jest inny. Jeżeli na przykład kliknę Select All, czyli zaznaczę wszystko, to też zwróćcie uwagę Państwo, że mamy więcej możliwości, czyli możemy zrobić Replace na przykład, możemy zrobić Define. Natomiast w przypadku kontrolki renderowanej przez FireMonkey, no tak samo FireMonkey wyrenderowało to menu podręczne, ale ono ma trochę mniej funkcji. I teraz też ważna rzecz, na którą Państwo chcę, żebyście zwrócili uwagę, to jest kalendarz. Proszę zobaczyć, jak wygląda ten kalendarz w przypadku kontrolki natywnej. No oczywiście to są te takie wałki, którymi można kręcić, które gdzieś tam na pewno Państwo widzieliście. No i to jest w 100% natywna kontrolka, tak? Czyli w wielu sytuacjach, jeżeli potrzebujemy edycję, to kontrolka edit natywna była naprawdę bardzo potrzebna. I dlatego też wprowadziliśmy edita natywnego i kalendarz jako też dosyć istotny element, który wielu użytkowników chciało, z którego wielu użytkowników chciało korzystać, bo są przyzwyczajeni w innych aplikacjach. Tak, myślę, że jeśli chodzi o demonstrację, to pokazałem Państwu wszystkie funkcje związane z FireUI i dodatkowo jeszcze te natywne kontrolki. Ja pozwolę sobie podsumować to, wracając do slajdu początkowego, właśnie do tego slajdu. Przepraszam, to miało być ten slajd. Dlaczego mi się to nie przełączyło? A, jest. Czyli FireUI, które dzisiaj Państwu zaprezentowałem, zawiera trzy punkty, trzy rozwiązania. Pierwszy to jest nowy projektant RAD Studio, który ma kilka definicji tego samego widoku. I to takie definicje przyrostowe, różnicowe, które możecie Państwo, każdy z tych widoków możecie Państwo dostosować. Pewne elementy mogą być ukryte, specyficzne tylko dla danej platformy. Mogą być inaczej ułożone. Czyli to są możliwości, które znacznie bardziej pozwalają Państwu tworzyć dostosowywalne user interfejsu. Drugim podejściem jest konkretna kontrolka, taką jak teraz jest MultiView, która dostosowuje swój wygląd do danej platformy
I trzecim elementem bardzo podobnym to są te kontrolki, które już były dotychczas i umożliwienie im działania w sposób taki, który jest typowy dla danej platformy, czyli przełączanie ich property w zależności od danej platformy automatycznie, żeby nie zmuszać Państwa do wprowadzania dodatkowego kodu źródłowego, który obsługuje różne platformy.